Witam. Dzisiaj porozmawiamy o postaci bardzo specyficznej, jaką jest Rock Lee. Zapraszam. Standardowo oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, dzięki którym mogę robić tak zaawansowane produkcje jak ten filmik. Dzięki. Na początku Rock Lee jako małe dziecko był wyśmiewany przez swoich rówieśników. Powód tego był prosty. Nie potrafił on ninjutsu ani genjutsu, więc znacznie odbiegał od swoich kolegów. Jednak jak wszyscy dobrze wiemy, nie poddawał się i trenował taijutsu, co sprawiło, że stał się tym, kim się stał. Kiedy ukończył akademię, przydzielono go do drużyny Gaia, który można powiedzieć był taką starszą wersją Rocka Lee. Obydwaj są śmieszni, energiczni, ubierają się tak samo i używają głównie taijutsu. Ktoś nieznający anime mógłby śmiało uznać Rocka Lee za syna Gaia. Tak naprawdę poznaliśmy tą postać w pierwszym Naruto, gdy był już on nastolatkiem i już coś potrafił. W zasadzie pokazał to bardzo wcześnie w pojedynku przeciwko Sasuke, który był uznawany za przekozaka jako nadzieja młodych shinobi i nawet Sharinganem nie był w stanie pokonać Rocka Lee. Bądźmy szczerzy, Rock Lee bawił się z nim jak z jakąś kukłą. Gdyby nie Gai i jego żółw, prawdopodobnie Sasuke by nawet nie wystartował w egzaminie. Jeśli chodzi właśnie o egzamin, to w jego drugiej części, konkretnie w Lesie Śmierci, nie był w stanie już podołać drużynie Dosu. Walka była krótka i gdyby nie pomoc Zaku, to Dosu zostałby pokonany. Niestety, Rock Lee nie miał jak przezwyciężyć dźwięku, którym dysponował przeciwnik. Kolejną jego potyczką była ta z Garą. I co tu dużo mówić, jest to jedna z najlepszych walk w całym pierwszym Naruto. Brewka pokazał wtedy, na co go stać, i okazał się czarnym koniem tych egzaminów. Choć oficjalnie nie wygrał, to dla mnie wygrał całe życie tą walką. Okazało się wtedy, że Rock Lee ma kilka asów w rękawie. Po pierwsze, obciążniki, które nosił na nogach, ważyły chyba 100 tons. Już to zwiększyło jego prędkość kilkukrotnie. W tym momencie już był w stanie przebijać się przez piasek Gary, który w tamtym momencie został uderzony po raz pierwszy w życiu. Gara był na o wiele wyższym poziomie, ze względu na to, że chroniła go jego ogoniasta bestia, ale to nie było ostatnie słowo Rocka Lee. Pokazał nam on wtedy po raz pierwszy, czym jest 8 bram i otworzył wtedy pierwsze 5 bram, które są niczym innym jak potężnym boostem do siły i szybkości. Niestety niosą one też efekty uboczne, jak to, że Rock był wtedy wyczerpany i był bardzo łatwym celem, co spowodowało, że Gara ostatkiem sił miażdży jego nogę i rękę, a był w stanie go nawet zabić. Według medyków to koniec kariery Rocka Lee, który miał już nigdy nie wrócić do pełni sił, ale tutaj się zatrzymamy. Przy okazji tej walki chciałbym od razu wyjaśnić właśnie 8 bram, które są kluczowe dla tej postaci. Otóż 8 bram to nic innego jak kolejne ograniczenia ciała, które czynią je słabszym, ale wytrzymalszym. Więc po każdym otwarciu kolejnej bramy użytkownik staje się mobilniejszy, silniejszy, ale też jego wytrzymałość się zmniejsza. Rock Lee potrafi otworzyć 6 z nich, a jego mistrz wszystkie 8. Szybko przedstawię wam, co robi jaka brama. Pierwsza brama, Kaimon, usuwa ograniczenia na muskułach, co pozwala użyć 100% ich siły, gdzie normalnie jest to 20%. Dodatkowo użytkownik może użyć Omoto Renge. Druga brama, Kyumon, zwiększa siłę fizyczną i tymczasowo pobudza organizm. Trzecia brama, Seimon, zwiększa przepływ krwi, stąd czerwony kolor skóry. Wtedy też użytkownik może użyć Ura Renge. Czwarta brama, Shomon, zwiększa szybkość i moc użytkownika. Tutaj też zaczynają się poważne konsekwencje, ponieważ może rozerwać tkankę mięśniową. Piąta brama, Tomon, ponownie zwiększa szybkość i moc użytkownika. Szósta brama, Keimon, zwiększa szybkość i moc użytkownika jeszcze bardziej. Dzięki temu można używać też Asakujaku. Siódma brama, Kyomon, ponownie zwiększa szybkość i moc. Można dzięki temu używać Hirudori oraz wytrzymałość użytkownika jest tak mała, że wystarczy go dotknąć, aby rozerwać na strzępy jego włókna mięśniowe. I ostatnia brama, ósma, Shimon. Użytkownik odblokowuje wtedy całą energię ciała.
Po jej otwarciu użytkownik dostaje taką moc, która przewyższa piątkę Kage, a nawet równa się z Jinchuriki Jubiego z Rinneganem. Niestety, efekt trwa krótko, a po wszystkim użytkownik umiera. Jak widać, z potężną siłą idą też potężne konsekwencje. Jednak nie przedłużając, wracajmy do historii Rocka. Nie przestaje on ćwiczyć i robi to jak tylko może, nawet po takich kontuzjach, jakie go spotkały za sprawą Gary. Są one bardzo bolesne, ale młoda zielona bestia Konohy się nie poddaje. Na szczęście jakiś czas później Tsunade wraca do wioski i za namową Gaia operuje Lee. Ostatecznie zabieg się udaje, a Rock wraca do treningu. Po ucieczce Sasuke Lee chce pomóc, niestety jest zbyt słaby, ale i tak idzie pomóc swoim kolegom, co prowadzi do jego walki z Kimimarą. Walka ta była śmieszna i ciekawa, choć nie należała tylko do niego. Pomimo, że Rock Lee był świeżo po operacji, był w stanie chociaż trafiać Kimimaro, który też był geniuszem w taijutsu, dzięki swojemu Kekkei Genkai, które pozwalało na manipulację swoimi kośćmi i dawało mu to prawie niepokonaną obronę. W tej walce Lee, zamiast przyjąć lekarstwo, to przyjął sake, które go po prostu upiło. Dzięki temu jego ataki są nieprzewidywalne i Kimimaro ma trudność w pokonaniu przeciwnika. Ostatecznie Rock Lee zostałby zabity, gdyby nie Gaara, ale jedno trzeba mu przyznać, sprawdził się niesamowicie, jak na kogoś, kto właśnie przeszedł operację. Tutaj w zasadzie się kończy pierwsze Naruto i co tu dużo mówić. Na mnie Rock Lee zrobił piorunująco dobre wrażenie. Jest zabawny, głupkowaty, bardzo silny, szybki, no po prostu kozak. Niestety tutaj też się praktycznie kończy rozwinięcie historii Rocka. Poza walką z Shirą w Shippudenie, która też nie pokazała niczego zbytnio nowego, to nie posiadał on za bardzo żadnych kluczowych momentów. I to nie tak, że Rock Lee się zatrzymał w miejscu i nie pokazywał nic nowego, lecz niestety został, można powiedzieć, troszeczkę porzucony. Stał się mocno poboczną postacią. Był co prawda dużo mocniejszy, szybszy i miał jakieś tam nowe techniki, ale niestety nie grał żadnej większej roli w historii Shippudena oraz wciąż był w stanie otworzyć maksymalnie 6 bram, z czego poprzednie 5 pokazał bardzo szybko w pierwszym Naruto. Ogólnie bardzo żałuję, że nie pchnęli tej postaci w jakimś innym kierunku. Niestety ciężko też jest budować wszystkie postacie równolegle, gdy jest ich tak wiele. Tym bardziej, że Rock Lee może korzystać tylko z taijutsu, więc jego możliwości są bardzo ograniczone. Choć jak było widać, Gai potrafił zaskoczyć widzów, otwierając 8 bramę. Co do Boruto, to z tego co pamiętam, niestety pozbyli się jego cech charakteru. Z jednej strony można powiedzieć, a tam jest dorosły, ma dziecko, czemu miałby się wciąż wygłupiać? Ale z drugiej strony mamy Gaia, który jest od niego prawie 15 lat starszy i pozostał cały czas tym samym Gajem. Jeśli chodzi o mnie, to ja zawsze lubiłem Rocka Lee. Pokazał naprawdę wielką determinację i wielkie umiejętności, mimo sporych przeciwności losu. W dodatku był jedną z najbardziej ludzkich postaci w anime. Robił brzuszki, pompki, przysiady, jak może robić to każdy z nas. W dodatku jego charakter bardzo mi przypadł do gustu, jest zabawny, pewny siebie, ale nie w taki zły sposób, ale właśnie, że tak powiem, uroczo. Poza tym nawet powstała oddzielna seria licząca 51 odcinków, właśnie poświęcona tej postaci. Jak ktoś nie widział, to polecam Rock Lee i Przyjaciele lub też Naruto SD. Aż sam będę musiał sobie odświeżyć tą serię, bo jest przezabawna. I to by było niestety na tyle. Sam żałuję, że ten filmik nie trwał pół godziny, ale w pewnym momencie ta postać została po prostu porzucona. A szkoda. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć.